Witam Was bardzo serdecznie we wtorek. Piękny dzień dzisiaj. Trochę tak pochmurno, ale ciepło. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę będzie o formowaniu. A zatem do dzieła. Zabieramy się za Słowo Boże i za chwileczkę słowo ode mnie. Słuchajcie, Pan Jezus przygotowuje swoich uczniów na odejście. I mówi tak, no generalnie, słuchajcie, no będzie wam smutno, no bo odchodzę i no fajnie było, 3 lata, żeśmy się razem tutaj robili fajne rzeczy, no ale już czas na mnie, czas zrobić to, co mam zrobić, ale nie zostawię was sierotami i poślę wam swojego ducha. I teraz potrzebujecie tego ducha, bo bez tego ducha nie da się zrobić tego dzieła, które zamierza Ojciec. A tym dziełem jest Kościół. Tym dziełem jesteśmy my sami. Jest nasze nowe życie, które pochodzi od Chrystusa i które mamy w Chrystusie. I teraz słuchajcie, ten Duch Święty, który zostaje nam posłany, on ma bardzo konkretne zadanie. Dlatego, że my potrzebujemy kogoś, kto będzie nas kształtował. Jesteśmy glina, nie? Tę glinę trzeba ukształtować, trzeba uformować. Znacie słowo formacja, nie? Czyli formowanie. Będzie takie rżnięcie, cięcie, piłowanie, obtłukiwanie. Proces generalnie bolesny, trudny, ale konieczny. Bo jeżeli się nie uformuje, to takie byle co zostanie i tak naprawdę nie będzie arcydzieła, tylko jakieś wszystko w potencji, czyli w jakimś, prawda, nieukształtowanej formie i nie do końca zrealizowane, spełnione, czyli nieszczęśliwe. A zatem konkluzja, bo się zaczynam troszkę gubić, potrzebujemy formacji. I Duch Święty, o którym mówi dzisiaj Pan Jezus, on jest właśnie takim kimś, takim ktośiem, boskim ktośiem, który przychodzi i nas troszkę układa, troszkę nas zmienia, troszkę nas przemienia. Oczywiście przy naszej współpracy, bo musimy pamiętać, że my nie jesteśmy jakąś bezwolną masą, tylko jesteśmy osobami, które Pan Bóg obdarzył wolnością i to my przez nasz akt woli, przez nasze decyzje, naszą pracę pozwalamy się Duchowi Świętemu kształtować. I teraz co robi Duch Święty, kiedy przychodzi? Jezus mówi tutaj o 3 rzeczach w dzisiejszej Ewangelii, które są bardzo ważne, bardzo istotne i kluczowe dla naszego duchowego rozwoju. Pierwsza rzecz to przekonanie świata o grzechu. Zobaczcie, że adekwatnie do braku wiary zanika w człowieku również poczucie grzechu. Znaczy, że Chrystus przyszedł po to, żeby mówić o grzechu, bo grzech jest naszym największym problemem, ale jeżeli człowiek nie wierzy w Chrystusa, nie wierzy w Chrystusowi, bo można wierzyć w Chrystusa, że On był, ale można Go traktować jako jakąś tam postać historyczną, można Go traktować jako wielkiego filozofa, mędrca i tym podobne, ale można nie wierzyć Chrystusowi, więc co za tym idzie, zanika też poczucie grzechu. A Chrystus po to przyszedł na świat, żeby ciebie i mnie wybawić z grzechu. A więc potrzebuję świadomości grzechu. A bez Chrystusa nie mogę takiej świadomości posiadać. Nie będę jej miał. To jest tak jak z człowiekiem, który choruje na jakąś chorobę, ale on się do niej nie przyznaje. On jakby nie chce jej w ogóle przyjmować do swojej świadomości. Najzwyczajniej w świecie chce żyć bez świadomości choroby. Chociaż ta choroba tak naprawdę go wykańcza i zabija. No ale to nieważne, bo w jego świadomości tej choroby nie ma. Nie? Czyli bez sensu zupełnie. Więc Chrystus przychodzi po to, znaczy posyła nam swego ducha po to, żeby on jakby cały czas ten świat przekonywał o grzechu. Druga rzecz. Duch Święty ma też przekonywać o sprawiedliwości. Tą sprawiedliwością, o której mówi dzisiaj Pan Jezus, to jest Jego misja, Jego zadanie, to, co On dla nas zrobił. Czyli to, że On nas odkupił. I to jest ta sprawiedliwość, którą głosi Kościół od 2000 lat. To jest to, że Chrystus, Bóg, czyli Bóg stał się człowiekiem, przyszedł na świat po to, żeby wziąć na siebie nasze grzechy, żeby umrzeć i żeby zmartwychwstać. I to jest kluczowe dla nas. Jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to i my również z Nim zmartwychwstaliśmy. I zmartwychwstajemy. Cały czas dokonuje się w nas to zmartwychwstanie. Oczywiście to ostateczne, pełne będzie kiedyś tam w przyszłości, tak? Ale na razie jakby nieustannie upadamy w grzechu, czyli umieramy, ale Chrystus nam pomaga z tego grzechu powstać, czyli zmartwychwstać. I trzecia rzecz, która jest też bardzo, ale to bardzo ważna, to jest przekonanie świata o sądzie. Duch Święty mówi o sądzie. Tylko teraz uwaga.
to nie jest taki sąd, który my sobie żeś tam wypracowaliśmy w naszej świadomości, że Bóg przyjdzie sądzić nas tutaj i my już teraz jesteśmy bez szans i tak dalej. Generalnie, gdyby Pan Bóg chciał nas sądzić według absolutnej i czystej sprawiedliwości, nie mamy najmniejszych szans, bo wszyscy jesteśmy winni. Natomiast ten sąd, który Bóg dokonuje nad światem, on odbywa się w taki sposób, że Chrystus przyszedł na świat, umarł za nasze grzechy, czyli zniszczył grzech, wziął szatana, postawił go przed majestatem Boga, szatan został osądzony, potępiony i wyrzucony, pokonany. I to jest właśnie ten sąd, który się dokonuje nad światem. Szatan został pokonany, grzech został zniszczony, śmierć została zniszczona. To jest dobra nowina dla ciebie. I teraz uwaga, to wcale nie oznacza, że człowiek nie podlega temu sądowi. Otóż, jeżeli człowiek aktem swojej wolnej woli odrzuca Chrystusa, odrzuca Boga i do końca życia, do samej śmierci nie chce przyjąć Bożej miłości, Bożego miłosierdzia, no to tak samo jak i szatan podlega osądowi. Bo dla kogoś, kto już jest w Chrystusie, kto żyje z Chrystusem, kto nawet będąc człowiekiem słabym, będąc człowiekiem grzesznym, a wszyscy tacy jesteśmy, idzie za Chrystusem, upada, ale powstaje i szuka tej Bożej woli, i szuka Bożego miłosierdzia, i szuka tej łaski, no to już nie podlega potępieniu. Sam Pan Jezus to powiedział. Już nie podlega potępieniu. Czyli tak de facto już jest w strefie zbawienia, tak? Tylko że pamiętajmy, to jest bardzo delikatna sprawa i my musimy wciąż o to dbać i tę łaskę pielęgnować. Czyli mamy trzy rzeczy. Starajmy się dzisiaj stanąć w obecności Pana Boga. I ty, i ja. I pomyślmy o tym, że każdy z nas został właśnie przez Boga zbawiony, że Bóg przyszedł po to, żeby pokazać w tobie i we mnie mój grzech. Nie po to, żeby mnie na podstawie tego grzechu potępić, ale po to, żeby mnie z tego grzechu wybawić, że On za mnie umarł, że zmartwychwstał, a co za tym idzie, moje życie w Nim jest ukryte. I skoro On zmartwychwstał, to ja też zmartwychwstaję dziś, teraz, każdego dnia, ale kiedyś w wieczności z Nim zmartwychwstanę już tak na amen, czyli na wieczność. I trzecie, że On dokonał sądu nad moim grzechem. I że ten grzech został potępiony, zniszczony, zabity, po to, żebym ja miał życie. Czy to nie jest dobra nowina? Czy to nie jest, że tak powiem, wspaniałe zaproszenie do tego, żeby żyć? No, ale te prawdy, jak to mawiają niektórzy, trzeba przyjąć serduchem. A zatem otwieramy nasze serducha na działanie Ducha Świętego. A możemy to zrobić tylko my, bo my mamy klucz do tego serca. A zatem kluczyk, otwieramy klameczka, pik, Duchu Święty, przyjdź i działaj. Rób to, co Ty robisz najlepiej, czyli stwarzaj nas na nowo. Dobrego, błogosławionego dnia. Szczęść Boże. Wiecie co? Zdaję sobie sprawę z tego właśnie, że to już jest setny odcinek. Minęło nam już 100 odcinków. Kurczę, ale ten czas leci. No, taki wyjątkowy czas, wyjątkowy moment. Właśnie teraz montuję filmik i ktoś mi podpowiedział, żeby coś dodać od siebie, od serca i w sumie racja. Słuchajcie, chciałem Wam bardzo, ale to bardzo mocno podziękować za to, że jesteście. Za to, że macie cierpliwość, żeby tego wszystkiego słuchać. Jeżeli to komuś pomaga, to mnie to bardzo cieszy, że możemy wspólnie gdzieś zbliżać się do Pana Boga i możemy Go odkrywać w Jego Słowie i przez Jego Słowo. I to jest bardzo dla mnie cenne i bardzo ważne. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za Wasze serca, dziękuję za Waszą modlitwę, dziękuję za to, że w takich chwilach, kiedy mnie się nie chciało, to Wy mnie motywowaliście i motywujecie nieustannie do tego, żebym nie przestawał. I róbcie tak dalej. Ja postaram się ze swojej strony nadal dzielić swoim doświadczeniem Pana Boga w Jego Słowie. I
przekazujcie to też innym. Dzielcie się tym słowem razem z innymi, którzy też być może to oglądają, czy by chcieli to obejrzeć, czy być może tego potrzebują. Stówka, nieźle. To jeszcze raz, buziaki, trzymajcie się ciepło, szczęść Boże. Dobrego dnia Wam życzę.